Ponad 60 amatorów królewskiej gry wzięło udział w szachowym turnieju błyskawicznym o Puchar Starosty Tczewskiego, jaki odbył się w święto Konstytucji 3 maja w Centrum Kultury i Sztuki. Zwyciężył Michał Bugalski z Zawiszy Kolbudy. Skrzydło z galerią dużego gmachu Centrum Kultury i Sztuki, gdzie rozgrywane są turnieje szachowe, ledwo pomieściło uczestników zmagań, jakie w święto Konstytucji 3 maja zorganizował klub Centrum Tczew z sędzią głównym Lechem Gałkowskim. W zawodach wzięło udział 63 miłośników królewskiej gry z wielu miejscowości Pomorza i nie tylko. O Puchar Starosty rywalizowali systemem szwajcarskim w turnieju szachów błyskawicznych, czyli z tempem 10 minut na partię dla zawodnika. Rozegrano 9 rund. W zmaganiach uczestniczył wicestarosta tczewski Witold Sosnowski, a graczom kibicował starosta Tadeusz Dzwonkowski. Po blisko 6 godzinach intensywnej gry wręczono nagrody. Oprócz pucharów najlepsi otrzymali koperty z pieniędzmi. Komplet 9 punktów uzyskał tylko jeden gracz. Michał Bugalski z Zawiszy Kolbudy. Za zwycięzcą na drugim miejscu uplasował się z 8 punktami Stefan Brylowski z Wdyli Pusz, a na trzecim jego brat bliźniak Marian Brylowski. Najlepszy z Trzewian szachista Centrum Krzysztof Paszek zajął 10 miejsce. Przeprowadzono kilka klasyfikacji według kategorii wiekowych. W gronie weteranów powyżej 60 lat najlepszy był gdańszczanin Tadeusz Panek. W kategorii junior 13-18 lat najskuteczniej grał Patryk Paziak z Korony Gdańsk. W gronie najmłodszych zwyciężył Michał Kozłowski z 30 Olsztyn.